Możecie mnie kojarzyć, bo na Oli, jak Maja powiedziała, już jestem trzeci raz, a Filmaster policzyłem, że już piąty raz. Chyba jakimiś rekordzistami jesteśmy. Ja jestem Borys Musielak, jestem twórcą serwisu Filmaster, firmy Filmaster, która przeszła długą drogę, a w tym momencie zajmuje się przede wszystkim dostarczaniu usług personalizacyjnych oraz analitycznych dla przemysłu kinowego, dla dużych sieci kin, jak również dla telewizji i dla serwisów typu VOD. Nie będę dokładnie mówił, jak te implementacje wyglądają. Jeżeli chcecie mnie o to zapytać, to zapraszam do pytań. Dzisiaj chciałem głównie powiedzieć o tym, co się dzieje aktualnie na rynku kinowym, jak będzie wyglądać przyszłość filmów, przede wszystkim filmów, czyli trochę mniej o telewizji, trochę bardziej o filmach. Kto próbuje zamordować Hollywood i co z tego wyniknie? No dobrze. No więc tak, to będąc na kilku konferencjach typu CinemaCon czy Cine Europe w tym roku, i rozmawiając z dyrektorami marketingu sieci kin, jak również z ludźmi odpowiedzialnymi za content w serwisach VOD czy w telewizji, wynika jasno, że wszyscy uważają, że jedni chcą drugich zadźgać. Znaczy kina uważają, że winny jest Netflix, Netflix uważa, że to kina. Telewizje, wszyscy mają sobie coś za złe, wszystkim się wydaje, że Hollywood właściwie już upada. Jakby patrzeć na, jakby czytać dosłownie tą prasę branżową, no to wynika z tego, że Hollywood już właściwie upadł i prezesi tych firm oskarżają się tylko nawzajem, kto jest winien tej śmierci. Co ciekawe, zamieszana w to jest również pewna mała firma z Kujawsko-Pomorskiego. Nie jest to Filmaster, o czym powiem na samym końcu. Zacznę od dwóch cytatów, które potwierdzają to, co mówię. To jest pan Ted, który na niedawnym wystąpieniu na takim kongresie Film Independent powiedział, że wszystko to jest wina sieci kin. To one, co zresztą mówił Albert przed chwilą, to one tłamszą innowacje, to one powodują, że ludzie nie dostają tego, co chcą, czyli nie dostają filmów szybko i na dowolnym ekranie, na którym chcą je obejrzeć. Z drugiej strony pan John, który zresztą zaprosił mnie na CinemaCon, nie powinienem mówić o nim źle, uważa, że wszystkiemu winny jest Netflix. Że to Netflix przez swój dumping cenowy spowodował śmierć rynku DVD. Czy ktoś płacze po rynku DVD? Nie wiem, chyba nie, oprócz pana żona. No i teraz zamorduje również kina. Netflix chce zamordować kina. Taka jest ta retoryka. No i powód, dla którego te dwa duże biznesy biją się ze sobą, no to są oczywiście pieniądze, ale też architektura. Kina chcą, żeby okna były szerokie, a Netflix chce, żeby okna były małe, albo żeby ich w ogóle nie było. Ma to sens, co mówię, czy nie? Pewnie nie. Ma. Dobrze, no więc 100 lat temu, to przytofnijmy się, 100 lat temu powstały filmy, mniej więcej. Kino było wtedy monopolistą na rynku filmowym. Jeżeli wchodził jakiś film, nie było tych filmów bardzo dużo, wszyscy wiedzieli, że wchodzi nowy film, wchodził do kina, ludzie szli do kina, kupowali bilet, wszystko fajnie działało. Przez tam 20 czy 30 lat, dopóki przyszła telewizja. Przyszła telewizja, sieci kin, które były innowacyjne w tamtym momencie, stwierdziły, okej, to już jest koniec, tak? Koniec kina. Telewizja zabije rynek kinowy. Jakoś się okazało, że nie zabiła. Później stało się to jeszcze kilka razy, weszły kablówki, później weszły VHS-y, później weszły DVD. Za każdym razem kina uważały, że ta nowa technologia zabije ich rynek. Jakoś to się okazało, że cały czas kina funkcjonują. Więc te okna, o których mówię, to jest ten monopol na dystrybucję. Na samym początku było tak, że przez kilka lat monopolistą na dystrybucję filmów, nowych filmów były kina. Jak weszła telewizja, zaczęło się to jakoś tam powoli zmieniać. Dopiero niedawno tak naprawdę jest już tak, że po kilku miesiącach, podczas których film jest wyświetlany tylko w kinach i żadna inna firma nie ma prawa pokazywania, oprócz może samolotów, tego filmu, no ten film przechodzi do kolejnego okienka i tym okienkiem jest zwykle DVD czy też Blu-ray, później to jest płatna telewizja, później to jest zwykła telewizja i na samym końcu serwisy typu VOD, najpierw te płatne, później te bezpłatne. No i to, co chce zrobić, to, co zasugerował pan Ted na swoim wystąpieniu, zaszokowało cały rynek, bo powiedział, że Netflix chce, żeby duże filmy,
przez duże filmy, rozumiem, duże hollywoodzkie filmy, wchodziły do dystrybucji w Netflixie w tym samym momencie, w którym wchodzą do kin. Wszyscy by to wyśmiali i stwierdzili wariat, gdyby nie to, że niedawno Netflix zrobił dokładnie to samo, tylko że na rynku seriali. Olał cały rynek dystrybucji w telewizji, stworzył serial House of Cards, stworzył serial Orange is the New Black, w którym w ogóle pominął całkowicie ten standardowo pierwszy element, pierwszy monopol telewizyjny i całość pokazał w Netflixie. Teraz mówi, że zrobi to samo z filmami i wszyscy się tego boją. No ale boją się również dlatego, że... Aha, jeszcze chciałem powiedzieć o tej... O tym, co powinno być jakimś takim mottem w ogóle tego wystąpienia. Całość, możemy mówić, że jest to spór architektoniczny o okna, możemy mówić, że to jest spór o pieniądze, ale przede wszystkim jest to spór o to, komu tak naprawdę służymy. Czy służymy ludziom, którzy chcą oglądać fajny content w dowolnym miejscu, wtedy, kiedy mają ochotę, w dowolnym czasie, w najlepszej rozdzielczości i jakości, czy służymy przemysłowi filmowemu. Kina w tym momencie przede wszystkim, nawet przez retorykę Johna, szefa NATO, nie tego NATO, o którym myślicie, tylko zrzeszenia kin, retoryka Johna idzie w tym kierunku, że to kina dają branży największe zyski, bo kino czerpie, brzydko mówiąc, od każdej osoby, która wchodzi do kina. Netflix, Apple, wszyscy inni czerpią raz na całe gospodarstwo domowe, no i czerpią mniej. W związku z czym to kina powodują, że rynek w ogóle istnieje. Co by się stało, gdyby kina przestały istnieć? Cały rynek filmowy by przestał istnieć i do tego dąży Netflix. Z drugiej strony Netflix i wszystkie te innowacyjne technologicznie serwisy, które udostępniają ludziom content, idą w zupełnie innym kierunku. Dają dokładnie ludziom to, czego chcą. Czyli dają w dobrej jakości content, dostępny w dowolnym miejscu, zwykle na dowolnym urządzeniu i zwykle taniej. No więc jest to przede wszystkim konflikt między tym, co ludzie chcą i co chce industry. No ale jestem w stanie zrozumieć kina, bo one mają swoje problemy. Przez ostatnie 10 lat frekwencja w kinach właściwie się nie zmieniła, jest cały czas taka sama. Kina wykazują coraz większe zyski, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, że bilety kosztują coraz drożej i popcorn kosztuje coraz drożej. Mamy coraz więcej reklam oczywiście. No, kina zarabiają w ogóle w różne inne sposoby. Nie będę już o tym dokładnie o tym mówił. Są nasi klienci, więc nie powinienem mówić o nich źle. Jest bardzo sporo bardzo fajnych, innowacyjnych sieci kin, między innymi te, z którymi współpracujemy, które rozumieją i zaczynają robić rzeczy w fajnym kierunku. No ale dużo jest powodów, dla których sieci kin nie performują tak jak chciały. Ale zwykle nie są te powody, o których mówią same sieci kin. To nie jest Netflix, tak? Netflix nie zabija kin. Kina zabija przede wszystkim to, że dają złe usługi swoim klientom. Zbyt drogie i nie dają im tego, czego oni oczekują. Więc to jest to sama sala kinowa, tylko że z drugiej strony. Czy dostaliście jakiś e-mail od sieci kin? Subskrybujecie Multikino, czy Heliosa i tak dalej? Ja subskrybuję, bo muszę i jestem załamany za każdym razem, jak dostaję taki e-mail, bo dostaję, jestem zasypany masą niesamowitych informacji na temat tego, jakie nowe filmy wchodzą do kina, dlaczego powinienem konkretnie te wszystkie filmy obejrzeć i mówią mi zawsze, za każdym razem mówią mi, że powinienem obejrzeć zupełnie inne filmy, niż mi się wydaje, że powinienem obejrzeć. Zwykle od razu klikam delete, później robię undelete, bo muszę przeczytać, bo muszę być na bieżąco, ale cała idea polega na tym, że kina nie mają pojęcia o tym, co chce ich klient. Nie mają już zielonego pojęcia o swoich klientach, więc nie są w stanie zaoferować im fajne usługi, po prostu. A fajna usługa to personalizacja. Netflix, jak powstawał ponad 10 lat temu, w ogóle nie miał kontentu. Nikt nie chciał sprzedawać mu kontentu. Tak? Wszystkie największe filmy hollywoodzkie, dystrybutorzy hollywoodzcy nie udostępniali kontentu Netflixowi, bo się jego bali. Więc Netflix budował całą swoją potęgę na samym początku, tylko i wyłącznie na treści niszowej. Kupował dokumenty, kupował filmy artystyczne z Europy, kupował seriale, które już wyszły z obiegu i tak dalej. Jedyny powód, dla którego Netflix osiągnął taki sukces, jaki osiągnął, no to jest to, że potrafił powiedzieć każdej z tych osób, które włączyły Netflixa, co ta osoba powinna obejrzeć. 80% w ogóle wszystkich zysków Netflixa pochodzi z personalizacji. Tak? 80% ludzi, którzy wchodzą na Netflixa, kupują, oglądają filmy, bo Netflix im je polecił, bo Netflix wie dokładnie, co oni oglądają. Jest w stanie polecić im rzeczy, których nawet o których nie wiedzą, ale które będą im się podobać. Tylko 20% to jest wyszukiwanie, czy też informacja od kolegi, że ten film powinien obejrzeć.
To, co robi Netflix teraz, to jest jakby ciąg dalszy tej strategii. Dotychczas kupował tylko i wyłącznie filmy, coraz więcej tych filmów, coraz szybciej, bo rynek się jednak rozwija. Ale niedawno, w tym roku, zaczął Netflix również filmy produkować. I jakby tego najbardziej boją się zarówno sieci kin, jak i telewizje. Jeżeli Netflix zacznie produkować dużo więcej filmów i inne serwisy typu Netflix, bo mówię o Netflixie, ale tak naprawdę chodzi o Hulu, o Amazon, o wszelkie inne serwisy tego typu, no to może się okazać, że zrewolucjonizuje całkowicie sposób, w jaki ludzie oglądają filmy. Nie będzie już tego terroru sieci kin, nie będzie tak, że film musi wejść do kina, może się okazać, że film, że ludzie będą chcieli zapłacić tyle samo, co płacą w kinie, ale żeby obejrzeć ten film w dowolnym miejscu, które chcą sobie wyobrazić. To nie jest przypadek, że ta osoba jest tutaj na zdjęciu. To jest pan, znacie tego pana? Reklamuje jeden z dużych banków w Polsce. Że to właśnie Kevin Spacey jest głównym aktorem w House of Cards. To wyszło z algorytmów. Tak, Netflix stworzył swój serial, który był całkiem niezłym sukcesem w tym roku, na podstawie tego, jak jego konsumenci Netflixa, jakie filmy oni oglądają i jakiego rodzaju serialu w tym momencie oczekują. Wyszło z tych algorytmów, że oczekują serialu, który jest thrillerem politycznym i że Kevin Spacey będzie idealnym, głównym bohaterem tego serialu. A reżyserem jest... Jasne, ale od samego początku nazywali się Netflix, tak? Cała idea od początku była taka, że to będzie streaming, a DVD było tylko jakby krokiem do celu, bo streaming jeszcze nie był wystarczająco silny. No jasne. Wiem, bo korzystałem. Nie, no cała idea twórcy Netflixa była taka, że to będzie content dostępny przez internet. No nic, to chodzi o to, że Netflix od początku myślał o personalizacji i dzięki personalizacji, dzięki zrozumieniu, no bo personalizacja to jest tak naprawdę zrozumienie tego, co klient oczekuje i dostosowanie się do potrzeb klienta, a nie w drugą stronę. Dzięki temu tak naprawdę osiągnęli sukces. Jeszcze tak niedawno telewizja była największym wrogiem Netflixa, bo wydawało się, że Netflix jest automatycznym konkurentem telewizji. Jeżeli ludzie nie będą oglądać telewizji, jeżeli będą oglądać dużo Netflixa, to nie będą oglądać telewizji. No ale całkiem niedawno okazało się, że jest kompletnie odwrotnie, może jest to nieintuicyjne, ale taki serial jak na przykład Breaking Bad pokazał, że gdyby nie Netflix, prawdopodobnie w telewizji nie zostałby przedłużony i to powiedział producent Breaking Bada, Vince Gilligan. Historia wyglądała tak, że pierwsze kilka odcinków Breaking Bad w ogóle nie były popularne. Dopiero w momencie, kiedy serial pokazał się w Netflixie, ludzie zaczęli tak zwany binge viewing, czyli oglądali po kilkanaście odcinków jednocześnie. No i cały hype na Breaking Bad, i tak samo zresztą było z filmem Mad Men, rozpoczął się dopiero w momencie, jak został ten film udostępniony w Netflixie. Gilligan mówi oczywiście tylko i wyłącznie o Netflixie, ale dużą rolę odegrały tutaj również serwisy tak zwane pirackie. Ludzie po prostu chcieli obejrzeć jak najwięcej odcinków, żeby zdążyć na ostatni odcinek w telewizorze. No i ten ostatni odcinek w telewizji miał największą oglądalność ze wszystkich poszczególnych odcinków. Później też każdy kolejny pierwszy odcinek Breaking Bada bił rekord oglądalności poprzedniej serii, co było dosyć niesamowite w porównaniu z innymi serialami. No i jeszcze jedna rzecz. Mówię tutaj o tym dostosowaniu się do tego, co widz chce. Czyli content is king. Od kilku miesięcy, od dwóch miesięcy jestem, i nie boję się tego słowa tutaj powiedzieć, jestem użytkownikiem serwisu Streamza. Jest to serwis stworzony przez mojego znajomego Michała Frąckowiaka z Torunia. Streamza działa w taki sposób, że dostajemy swoje miejsce w sieci
na chmurze. No i jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki film czy jaki serial ma nam ta chmura ściągnąć. Udostępniany jest ten serial na dowolnym, znaczy film czy serial w dowolnym urządzeniu, które chcemy oglądać. Czy to może być telewizor, czy to może być iPad, czy to może być telefon, czy też komputer z dostępem do internetu i serial oglądamy oczywiście sobie na projektorze. A to, w jaki sposób ta treść jest zaciągana, to jest sieć BitTorrent. Dzięki temu dostępny, jakby treść dostępna w Streamza, to jest tak naprawdę cała treść, wszystko, co zostało produkowane do tej pory, wszystkie seriale, wszystkie filmy i tak dalej. Ta usługa kosztuje 15 chyba złotych miesięcznie, czyli porównywalnie z tym, co chargują serwisy VOD. No ale w ciągu 3 miesięcy zyskała chyba już 100 tysięcy użytkowników i rośnie bardzo, bardzo intensywnie. No i przyczyna jest oczywista. Ludzie chcą płacić za content, ale chcą płacić za taki content, który jest dostosowany do ich gustu, do tego, co oni chcą z tym contentem zrobić, a nie do tego, co mówi im przemysł filmowy. No i na koniec mała anegdotka. Chciałem zrobić głosowanie w ogóle, jak uważacie, kto zabija przemysł filmowy, ale już nie starcza nam czasu. Będzie malutka anegdotka na sam koniec. Była taka osoba jak Harry Kahn, znienawidzona w całym przemyśle filmowym. To był szef Columbia Pictures. Zmarł w 1950 którymś roku. No i cały przemysł filmowy zebrał się na jego pogrzebie. Wszyscy patrzyli na siebie zdziwieni, że tak dużo ludzi przyszło obejrzeć pogrzeb Harry'ego Kahna. Wydawało się, że powinno na tym pogrzebie nie być nikogo, no bo facet nie był ogólnie rzecz biorąc lubiany. No i Billy Wilder przełamał to tabu, mówiąc wprost, o co chodziło. Ludzie przyszli zobaczyć śmierć, pogrzeb Harry'ego Kahna, bo wiadomo, że jeżeli pokażemy ludziom to, co chcą obejrzeć, oni się pojawią. I tak samo działa to w internecie, tak samo działa to z kontentem telewizyjnym. I to jest moja wiadomość do producentów treści. No, pokażcie nam dokładnie to, co chcemy obejrzeć. Tak, dajcie nam takie usługi, za które my chcemy zapłacić, dokładnie w takiej formie, w jakiej my chcemy to obejrzeć. Wtedy będziemy płacić. Okej. Jakieś pytania?